Aleksander Hutyra, sporty.walki.org, ze mną Andrzej Grzebek. Siemanko, witam wszystkich. Przede wszystkim takie pytanie, no jesteśmy dzisiaj na obozie, także jak wrażenia? Bo mówię, że przed wywiadem nam przed chwilą, że jesteś zmęczony. No powiem wam tak, że od miesiąca jestem w rozjazdach, już to jest mój trzeci obóz, więc jestem już troszkę podtyrany, przemęczony, ale z uśmiechem zawsze i szczęśliwy, bo kawał świetnej roboty za mną, byłem na Linke Gold Team, potem swoim klubem Legion Team Tarnów w Górkach Wielkich, tam tak samo trochę kondycji, trochę techniki, no i teraz tutaj taka śmietanka, wisienka na torcie, że no sparingi i na tym głównie skupiliśmy, chcieliśmy tu pomóc, po to przyjechaliśmy tu, żeby się pomóc Patrykowi Kinclowi, no ale nie ukrywamy, że też chłopaki tu mają walki, Szymon Dusza, Dominik Zdora również, więc też na pewno to zaprocentuje, no i co, no i mega camp, mega obóz, mamy wszystko zapięte, no ostatni guzik przez prezesa, przez ojca Ardox Fight Sport, przez Artura, naprawdę świetna robota, również mamy świetny hotel Jasek, dzięki Sławku za pobyt, bo naprawdę mega, no i co, no tylko trzeba się takie kampy i na pewno to będzie procentować i zobaczycie, że to Arnox to jest naprawdę wielka siła w Polsce. Mówiłeś, tych obozów było kilka, teraz był wyjazd do Białogardu, jak to wspominasz? Bardzo dobrze wypad do Białogardu wspominam, to był obóz Linke Gold Team, serdecznie pozdrawiam Maćka i Mariusza, dziękuję za możliwość tam spędzenia tego fajnego czasu z nimi, naprawdę zrobiłem ponad 70 rund sparingowych po 6 minut w parterze z czarnymi, brązowymi, różnymi pasami, więc na pewno to był taki też mocny progres dla mnie do przodu i na pewno będę tam tak samo często uczęszczał, jeździł, będę ich odwiedzał, bo naprawdę jest tam świetna atmosfera, są mega pomocy dla mnie i wielki jeszcze pobaj, jeszcze raz wielkie dziękuję i widzimy się już niebawem. Ponad 70 rund sparingowych, rozumiem, że wszystkie wygrane. Myślę, że tu nie można kwestionować, że są wygrane czy nie wygrane, bo jednak samo BJJ to jest troszkę inny sport walki niż MMA, prawda? Starałem się bardziej oddawać pozycje i uciekać z pozycji zagrożonych, nie dać się poddać, więc na pewno byłem mega zadowolony z tego obozu, bo zrobiłem duży progres parterowy i oni sami na obozie nazwali mnie mocnym brązem, więc no kurczę, dla mnie usłyszeć takie słowa to tak samo bardzo, są bardzo, bardzo cenne i bardzo ważne, więc tutaj nie, mówię, no i chodzi o kwestię poddania czy coś, no bo mówię, jak jest jakaś technika zapięta, to nie unoszę się żadnym swoim jakimś tam honorem, jakimś ego, i jak trzeba kleptać, to się klepie, bo to po prostu to jest tylko sport i no i ktoś po prostu każe się tego dnia lepszy i no i trzeba kleptać, nie? No mówię, no nie jestem typowo parterowym zawodnikiem, ale staram się odrabiać lekcje dobowe i to, co przekazali mi na obozie, myślę, że zaprocentuję w walkach już niedługo. Jesteś podwójnym mistrzem organizacji FEN, teraz już zapowiedziany występ we Wrocławiu. Coś wiadomo na temat przeciwnika? Myślę, że już coś tam jest, no nie mogę tego zdradzić, to musimy poczekać na federację, na włodarzy, niech oni ogłoszą, no ja już mniej więcej wiem, kto to będzie, no zapowiada się bardzo fajnie, bardzo ciekawie, więc myślę, że kibice będą zadowoleni z takiego starcia i na pewno będzie iskrzyło i będą fajerwerki. Gdzieś tam pojawiła się propozycja, że przeciwnikiem miałby być Muradow, czy na taką walkę byś się zgodził? Znaczy pewnie, żebym się zgodził, no ale kurczę, czy już raz, dwa razy próbowali zestawić z Muradowem, więc gdzieś tam się to nie udało, więc myślę, że tu w tym momencie pewnie też by były pewnie różne spekulacje i to wszystko musiało się po prostu zgadzać. Nie ukrywamy, że tam pewnie Muradow gdzieś celuje w jakiś wyższy, pewnie w UFC, bo jak widzieliśmy ostatnio gdzieś tam zdjęcie w życiu, że z Dana White'em, więc no nie chcę tutaj nic spekulować, no jakby była taka propozycja, na pewno byśmy się zgodzili, bo już raz się zgodziliśmy, gdzieś on tam się, gdzieś tam jakieś by spekulacje z jego obozu, no nie chcę mówić, mamy przeciwnika już pewnie, nie wiem, no myślę, że kwestia, nie wiem, godzin, dni i będzie to podane i myślę, że będziecie mega zadowoleni. Czyli najsilniejszy przeciwnik do tej pory? Na pewno adekwatny do poziomu sportowego i do punkty poziomu, na którym teraz jestem. Myślę, że to będzie wszystko tak fajnie wyglądało, że to będzie na pewno jakiś tam, na pewno może nie jakiś milowy, ale jakiś kroczek do przodu na pewno. Obrona pasa w 8-4 to będzie ostatnia walka w 8-4, czy planujesz pozostać w tej kategorii wagowej? Kurczę, powiem wam szczerze, że myślę, że to będzie ostatnia, ale jak będzie się naprawdę wszystko zgadzało i będzie naprawdę, no to będę bił się w dwóch kategoriach, będę bronił tego i tego pasa tak naprawdę, no nie ukrywam, że pewnie docelowo moją kategorią będzie 77, prawda, no ale mam dwa pasy, no i nie będę chciał ich tak oddać, o, za darmo sobie, bo mam dwa pasy i se zwakuję jeden. Nie wiem, zobaczymy, no mówię, muszę się wszystko zgadzać, jeśli będzie, nie, będą fajne propozycje, fajne walki, które będą naprawdę mi leżeć i będą gdzieś tam mnie ciągnąć do góry i mojemu sztabowi, to myślę, że na pewno będziemy
będziemy się bić w dwóch kategoriach. A czy ta walka z Wiejrą zdecydowała, że chciałbyś już wybrać docelowo tę kategorię wagową jedną? Czy to był ten taki zapalnik? Tak, dokładnie. No, sami widzieliście w tej kategorii, byłem jak dzieciak. Jeszcze raz to powiem, że byłem jak ten malutki dzieciak. No, był duży chłop, po prostu w dniu walki miał 8,4, a w dniu ważenia miał 8,4, a w dniu walki 97, więc 13 kg różnicy. To teraz jak widzieliśmy na UFC, Costa z Romero tak samo mieli po 97, no to jest naprawdę taki przeskok wagowy, gdzie ja normalnie mam 86 kg, więc to mówię, no jestem za mały, no po prostu to on tak zweryfikował tą kategorię i stwierdziłem, że jednak trzeba będzie się po prostu żegnać powoli z tą kategorią, mówię, no ale jeśli będzie się wszystko gdzieś tam zgadzało, to czemu nie, no tyle lat się biłem w kategorii 8-4 i jak widzieliście, wszystko wychodziło, były sukcesy, więc czemu nie, no dajmy temu czas po prostu. Mówisz, na co dzień ważysz 86, niektórzy zawodnicy nawet do kategorii lekkiej zbijają z tego, to u ciebie nie byłoby szans? Co do lekkiej, kurczę, no powiem wam, że to 77 zrobiłem bez żadnego problemu, no kurczę, gdzieś tam z tyłu głowy bym miał możliwość, że może to 70 kilo, może by się udało, może nie, no nie wiem, nie chciałbym teraz tego spekulować, na pewno by to musiało po prostu dłużej trwać, że nie tam jakieś 8 tygodni, pewnie musiałbym być na tej diecie przynajmniej ze 3-4 miesiące, myślę, że to wszystko zależy, tak, zbić pewnie bym zbił, tylko jakby się ten organizm zachował, to o to chodzi, bo jeśli miałbym zbić drastycznie i potem na walce się wywrócić po pierwszej rundzie, no to szkoda organizmu, bo na starsze lata gdzieś to się pewnie odbije, więc no kurczę, no nie wiem, zobaczymy, no na razie nie myślę o tym 70, no jestem podwójnym mistrzem, skupiam się na razie na tej mojej walce październikowej, zobaczymy co będzie później, pewnie jakaś obrona tej kategorii niższej, no nie chcę tu spekulować, czy gdzieś tam będę próbował zbijać, no może jakaś nowa kategoria powstanie, no to niżej niż 77, może 73, no to myślę, że bardziej, no bo mówię, to 70 kilo, ja mam 1,85 m wzrostu, no to też no to jest, to by było już naprawdę wyzwanie takie, no mega, nie wiem, pewnie 70 kilo ważyłem gdzieś jak miałem, nie wiem, 10 lat, nie? Ale mówiłeś w przyszłości też o pasie w 9,3 w półciężkiej. No czemu nie, no kurczę, znowu tutaj w tą stronę to już bardziej, bo bym musiał trochę mięśnia zrobić i suplementację jakąś pewnie mocniejszą, nie no, żartuję, nie no, to 9,3 tak też może, no kurczę, no fajnie by było być potrójnym mistrzem, to już w ogóle, no klasyk, nie, no coś pięknego, no nikt tego chyba nie dokonał, więc no czemu, kurczę, no nie, mówię nie, no zobaczymy, no kurde, jestem otwarty, o tyle powiem. Jasne, były też tam propozycje z UFC, ale oni chcieli docelowo, żebyś walczył dla nich w 8-4, to był powód tego, że nie podjęli się wyzwania? No to tutaj już bardziej te pytania do mojego menadżera, on tam by prowadził moją karierę, ja jestem tylko żołnierzem, jak to zawsze podkreślam, robię swoją robotę, no nie ukrywam, że no na 8-4 do UFC, no to sorry, ale tam to już są w ogóle koniska takie, że masakra, więc myślę, że no docelowo to 77, no mówię, to wszystko Artur tam trzyma w ryzach, on to pilnuje, on rozmawia, on dogaduje wszystko, więc mówię, no ja nie chcę sobie tym zaprzątać głowy, mam robotę teraz do zrobienia i na razie na tym się skupiam, on niech rozmawia z UFC, on niech rozmawia z innymi federacjami, oddałem swoją całą karierę w jego ręce i niech tak będzie. A do waszego teamu dołączył Robert Kinsl, czyli taki mocny sparring partner w tym 7-7, jak oceniasz tutaj walkę z Soldiczem, jak to może przebiegać? Znaczy no tak, dołączył Patryk, kiedyś gdzieś tam nawet były jakieś spekulacje, żeby nas zestawić na XFN-ie, no nie doszło do tego. Teraz jest w naszym teamie, fajnie, no co mogę powiedzieć, no fajnie, fizycznie fajnie wygląda, troszkę niski, jak na kategorię 7-7, ale silny, fizycznie silny, więc myślę, że jeśli wywróci Soldicia, na pewno będzie ciężkie zadanie, ale trzymam za to kciuki, żeby się udało, jeśli wywróci Soldicia i go gdzieś się skontroluje, to może być tak, że wygra tą walkę, no stójkowo musi uważać, no tyle mogę powiedzieć, że musi uważać na tą lewą rękę, na tym idle, musi uważać, bo tam jakieś braki, jakieś dziury, no nie chciałbym tutaj spekulować, nie chcę być jakimś prorokiem, trzymam za niego mocno kciuki, myślę, że postawi mocne warunki Soldiciowi i to będzie naprawdę świetny pojedynek o ten pas, nie? A kiedy możemy się spodziewać ogłoszenia przeciwnika na FEN? No tak powiedziałem, no myślę, że kilka, może to godziny, może dni, no mówię, myślę, że to będzie już w najbliższych dniach. Super, dzięki bardzo, w takim razie życzę powodzenia w kolejnej walce i dzięki. No nie, dziękuję, trzymajcie się i zapraszam was wszystkich 12 października do hali Orbita. Pamiętajcie, jest walka wieczoru, jest robota do zrobienia i wierzę, że będziecie tam ze mną. Hej! Zapraszamy.